Włącz i zostań z nami. Jutro otwieramy naszą wystawę Siedem Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska. No i myślę, że jest to rzeczywiście prawdziwa uczta, a do stołu podają dwaj kuratorzy, pan profesor doktor habilitowany Wojciech Mrozowicz i pan doktor Wojciech Kucharski. Proszę Państwa, chciałbym tutaj nawiązać do początków idei tej wystawy Siedem Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska. Z tym pomysłem wystąpił już kilkanaście miesięcy temu prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Jego intencją było, aby zaprezentować to, co Wrocław, Dolny Śląsk ma najcenniejszego zarówno z punktu widzenia Europy, kultury europejskiej, wielkie słowa, ale w pełni zasłużone. Jak spojrzymy na obiekty, które tutaj prezentujemy na wystawie. Z drugiej strony natomiast mamy do czynienia z bardzo ważnymi dla naszej polskiej kultury zabytkami piśmiennictwa, ale też i z innych obszarów. I siódmy obszar zamykający, dopełniający, to jest oczywiście są zaczerpnięty z misji Wrocławia, Wrocław Miasto Spotkań. Ta misja znowu zainspirowana została słowami Jana Pawła II wypowiedzianymi w 1997 roku. Chcemy pokazać Wrocław jako wielokulturowy, tak jak powiedział papież, tu spotyka się tradycja wschodu i zachodu. Wybraliśmy kilka obiektów, które to definiują. To są takie obiekty jak macewa córki rabiego Chaima, jedna z najstarszych macew we Wrocławiu, rzeźba romańska z opactwa Ubińskiego, pokazująca wpływy kultury zachodniej przy powstaniu tego największego wówczas opactwa romańskiego w Polsce. Będzie prezentowany także fragment skarbu świeckiego, pokazujący wpływy czeskie oraz moneta z X wieku, właśnie też czeska moneta Bolesława II, która tutaj na Śląsku została znaleziona. Wrocław funkcjonował w obszarze hanzeatyckim, był miastem hanzeatyckim, zatem naczynie hanzekane będzie takim obiektem, który właśnie nam na ten temat o tym będzie przypominało. I właśnie te żarna pokazujemy tutaj z powodu pierwszego zdania w języku polskim, zapisanego zdania w języku polskim. Zacytuję. Daj u dia pobrusa, a ty pozivaj, co można by na współczesną polszczyznę przełożyć. Daj, ja będę meł, a ty odpocznij. Będzie także i ósmy cud, bo jak Państwo zobaczycie, nasza wystawa to lustro, zwierciadło. W tym zwierciadle zobaczą się zwiedzający. I to my, wrocławianie, jesteśmy ósmym cudem. Cudem, który tworzy to miasto po wojnie, dlatego na to chcemy zwrócić uwagę. Wystawa nie jest duża, ale ma charakter absolutnie ekskluzywny. Wystawa Siedem Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska. Powiedzmy, dlaczego warto przyjść na tę wystawę? Na tej wystawie są prezentowane bardzo interesujące i wysokiej klasy zabytki, nie tylko ważne dla Wrocławia i Dolnego Śląska, ale ważne dla Europy i Polski. Na wystawie znajdziemy oryginalne takie przedmioty jak Księga Henrykowska z pierwszym zdaniem w języku polskim. Najstarszy druk w języku polskim wydany we Wrocławiu w XV wieku, w czasie kiedy Wrocław nie był już w obrębie polskiej państwowości. Znajdziemy tu także bardzo ciekawe informacje dotyczące nauki wrocławskiej, ale jednocześnie polskiej. Informacje o niezwykłych odkryciach z obszaru medycyny, łazik marsjański, ale także najstarsze na świecie czasopismo naukowe z obszaru nauk przyrodniczych i medycznych. Będzie można przekonać się, jak w planach wyglądała hala stulecia oraz także zobaczyć niezwykle ciekawe obiekty pokazujące Wrocław wielokulturowy, wieloetniczny i wielojęzyczny. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.